Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie wszystkim przyjaciołom. To naprawdę szczęście wyjechać z Warszawy, proszę Państwa. Od razu się lepiej poczułem. Starałem z uwagą słuchać się tego, co mówił mój przyjaciel profesor Paweł Skrzydlewski, ale z przykrością muszę stwierdzić, jako osoba starsza od niego, że coraz ciszej do mnie ludzie mówią. Ale domyślam się, że wszystko było powiedziane dobrze. Proszę Państwa, przyciągnęła nas tutaj postać profesora Feliksa Konecznego, którym zajmuje się od już wielu lat, chcąc spopularyzować jeszcze bardziej, udostępnić to wszystko, co zrobił w swoim wspaniałym, długoletnim życiu, szczególnie pod koniec swojego życia, kiedy już miał 70 lat, wtedy powstały jego największe, genialne opracowania. Zafascynował mnie Feliks Koneczny z bardzo wielu powodów. Jest arcypolski, aktualny, potrzebny i ważny. To właśnie w jego eseju, który znajduje się na początku mojej książki, zatytułowanym Pomiędzy Wschodem a Zachodem, jest takie zdanie: Polska będzie katolicka albo jej nie będzie wcale. To nie jest przesada. To jest absolutnie szczera prawda. Jesteśmy tu w środku Europy krajem katolickim, przynależnym do cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej zachodniej, a na zachodzie mamy, wiadomo, Niemcy, kraj, który rozwijał się w zupełnie innych uwarunkowaniach geopolitycznych, kraj, który Feliks Koneczny zalicza do cywilizacji bizantyńskiej. Natomiast, i to zresztą w kilku wydaniach, bo ta cywilizacja też jest trochę zróżnicowana. Południe jest katolickie, w większości Bawaria, inne kraje protestanckie, no i są też na wschodzie Niemiec wpływy pruskie, te najbardziej dla nas niebezpieczne. Natomiast na wschodzie mamy cywilizację turańską, która wykształciła się setki lat temu. To wikingowie zakładali pierwsze grody, późniejsze grody. Potem XII wiek, najazd Mongołów, tworzy się bardzo agresywna mieszanka. Powstaje państwo militarne, powstaje despocja militarna. Jest ten Iwan Srogi, jest historia wyrżnięcia mieszkańców Nowogrodu tylko dlatego, że wprowadzili po raz pierwszy pewne elementy samorządu. To się władcy oczywiście nie spodobało. I tu od razu analogia do tego, co się dzieje na Ukrainie. Dzisiaj Putin mówi tak samo jak Iwan Srogi do Ukraińców. Jakim prawem chcecie się sami rządzić? Kto wam pozwolił decydować o tym, jakie macie zawierać sojusze? Nie pozwolimy na to. U was ma panować taki ustrój, jaki panuje w Moskwie. Tak mówił Iwan Srogi w XV wieku mieszkańcom Nowogrodu, których potem wyrżnął i spalił. I ta mieszanka wschodnia, czyli cywilizacja turańska, dodam jeszcze, że ona ma swoje dwa oblicza. To jest wydanie moskiewskie, czyli Moskwa, i Turcja. Turcy należą też do cywilizacji turańskiej. Zresztą sama nazwa na to wskazuje. I pozostawieni między tymi dwiema bardzo agresywnymi cywilizacjami, w których nie dominuje katolicyzm, nie dominuje cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, jesteśmy narażani na podboje,
na próby wymazania nas z mapy, co zresztą udało się pod koniec XVIII wieku. Pierwszy rozbiór Polski, to jest właśnie ta strona tytułowa mojej książki, stoją nad mapą Rzeczpospolitej Wielkiej, która liczyła prawie 1 000 000 km². Katolicki kraj, stoją nad tą mapą cesarz niemiecki narodu rzymskiego Józef II, stoi Katarzyna II, caryca, stoi król następny drugi, Fryderyk, no i dziwnie jakoś zachowujący się, może zrozpaczony, ale na pewno zdziwiony, nasz król Stanisław August. Ten, który przypieczętował pierwszy rozbiór Polski. Polska zniknęła z mapy i nie przetrwałaby do naszych czasów, gdyby nie Kościół katolicki, gdyby nie wiara. Gdyby nie wiara Polaków, wiara rzymskokatolicka, tak znienawidzona przez naszych zaborców. Rzymski katolik, to brzmiało jak oskarżenie przez wiele stuleci. Polska przetrwała dzięki wierze, dzięki Kościołowi katolickiemu, dzięki im wspaniałym oddanym duchownym. Zachowaliśmy swoją wiarę i zachowaliśmy swoją cywilizację łacińsko-chrześcijańską wyjątkową. Feliks Konieczny nie był jakimś bigotem, który siedział w kościele i zachwalał kościół i księży. W żadnym wypadku on nie manifestował swojej wiary. Natomiast jako naukowiec, wybitny historyk i filozof zdawał sobie sprawę, że to jest kręgosłup naszego istnienia. Stąd te słowa: Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie wcale. I to Feliks Konieczny na końcu książki cytuje, dzięki zresztą profesorowi Pawłowi Skrzydlewskiemu, który mi podsunął te 4 wolne kartki, 40 tez Feliksa Koniecznego. I tam jest w pierwszej tezie powiedziane, że religia jest sprawą publiczną. Najważniejszą sprawą publiczną jest religia. Jest to absolutnie święta prawda. Zwróćmy uwagę na to, co się w tej chwili dzieje. Mamy atak na Kościół znowu katolicki. Mamy księdza, który jest tylko podejrzany, a już siedzi 8 miesięcy w więzieniu razem z tymi 2 urzędniczkami z Ministerstwa Sprawiedliwości, które obsługiwały Fundusz Sprawiedliwości. Nikt z tego funduszu niczego nie ukradł, nie przywłaszczył ani złotówki, ale ten fundusz, on miał wspomagać szereg różnych inicjatyw środowisk katolickich. Ksiądz Michał w tym swoim ośrodku dla samotnych, poszkodowanych kobiet miał również zamiar stworzyć ośrodek medialny, radio, być może i telewizję. Pamiętajmy o tym nie mówią media te główne. To o to chodziło, żeby nie powstało, jak oni to mówili, drugie imperium, jak nazywają to, co stworzył ojciec Tadeusz. Przy okazji, proszę Państwa, 14 lat tam wykładałem, uczyłem studentów, prowadziłem zajęcia radiowe, telewizyjne, prasowe. Przez 14 lat tam jeździłem. A potem nie dało się tego pogodzić, bo przywrócony do pracy w radiu musiałem pilnować swojej pracy zawodowej. A więc religia to sprawa absolutnie publiczna i religia jest jednym z najważniejszych elementów, które kształtują cywilizację. Cywilizacja według Feliksa Koniecznego to metoda życia zbiorowego. Metoda, jakiś ustrój, jakiś sposób, jakiś zestaw praw. I Feliks Konieczny badał poszczególne cywilizacje pod różnym kątem, dobierając do tego
stworzone przez siebie narzędzia. Na przykład kultura, culturare, uprawiać, łacińskie słowo. To jest uprawianie, to jest kultura, to jest uprawianie. I kultura może być różna. Mamy polską, mamy francuską, mamy szwedzką, niemiecką. Kultury potrafią ze sobą współpracować, ale w ramach jednej cywilizacji. O tym pisze Feliks Konieczny. Bo różne cywilizacje nie są w stanie, różne aktywne cywilizacje nie są w stanie wytworzyć syntezy. To jest główna, jedna z głównych tez Feliksa Konecznego. Może jeszcze do tego wrócę. A więc kultura. No ale samo słowo cywilizacja też wymaga wyjaśnienia. Już Adam Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego ubolewał, że współcześni uważają cywilizację za szerokie drogi, bogato wyposażone karczmy. Cywilizacja. Nie, Mickiewicz mówi. Cywilizacja to civis. Łacińskie civis to jest obywatel. Czyli cywilizacja to jest obywatelskość. Stosunek obywatela. Personalny stosunek obywatela do miejsca, w którym żyje, do środowiska, w którym żyje, do państwa, które kształtuje i które jego kształtuje. To jest obywatelskość. Rzymianin był obywatelem, byli też niewolnicy. Wiemy, pamiętamy o tym. Ale potem, kiedy cywilizację rzymską z centrum w Rzymie zastąpiło drugie centrum w Konstantynopolu, to święty Konstantyn utworzył to miasto, dawne Bizancjum, to tam już chrześcijanin nie był już tak wolnym obywatelem jak w Rzymie. Wpływy orientalne były już tak silne, że ten poddany już nie miał takich praw jak Rzymianin. Feliks Konieczny mówi, w Rzymie Rzymianin był wolnym obywatelem, republikaninem, a w Konstantynopolu jest już tylko poddanym. Opisał wszystkie cywilizacje. Nie jestem w stanie wchodzić w szczegóły, proszę Państwa. Zresztą przerasta mnie to. Powiem tylko, że w Krakowie Fundacja Kwartalnika Wyklęci wydaje antologię dzieł Feliksa Konecznego. Mam 6. tom. Każdy z tomów liczy 1000 stron, a tomów ma być 20. Więc wyobraźmy sobie, proszę Państwa, jaki to był genialny umysł ten Feliks Konieczny, nikomu nieznany, bo zmarł w 1949 roku, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Potem w PRL-u oczywiście niezauważony, całe szczęście, że nie prześladowany. Tym niemniej gdzieś mu znaleziono jakąś pracę w Bibliotece Jagiellońskiej za marne grosze, bo jeszcze musiał utrzymywać dwóch chłopców, dwóch wnuków. Tu tylko dodam, jak wspaniała to była rodzina. Jej pomnik jest na Salwatorze Krakowskim. Nowy, wzniesiony rok temu przez Krakowski Instytut Pamięci Narodowej. I tam są upamiętnieni synowie Feliksa Konecznego, Stanisław i Czesław. Ten pierwszy był oficerem Armii Krajowej, pracował w wywiadzie w podziemiu na terenie Niemiec. Został zdekonspirowany, aresztowany. I w 1944 roku zdekapitowany. To jest taka bizantyńska kara, taka sięgająca starożytnych czasów największego wroga. Musimy potraktować w ten sposób, ściąć go mieczem. Tak robili Niemcy w stosunku do swoich największych śmiertelnych wrogów. I w tymże samym roku ginie jego drugi syn, który był sędzią Sądu Najwyższego w Warszawie.
czasie bombardowania cała kamienica zamienia się w gruzy, ginie on i jego żona. Na tym nagrobku jest tablica upamiętniająca. No najprawdopodobniej nie ma tych zwłok, nie odnaleziono ich. Przeżyła tylko Bronisława, najmłodsza córka, zmarła 2 lata po śmierci profesora Feliksa Konecznego w 1949 roku. A, pogrzeb. No cóż, sam pogrzeb. No 3-4 osoby były tylko na pogrzebie, najbliższa rodzina, nikt się nie pofatygował z władz. A któż by się ośmielił stanąć przy grobie takiego katolika, prawda? Takiego Polaka, takiego patriotę. Takie to były wtedy okrutne czasy i nie dziwmy się, że przez cały okres PRL-u Feliks Koneczny objęty był zmową milczenia. Żadne uczelnia nie wykładała o nauce Feliksa Konecznego. Media, to już nawet szkoda mówić. Zresztą nikt nie wiedział. Proszę Państwa, ja też przez wiele lat nie wiedziałem. Mówię szczerze. Moi rodzice nie wiedzieli. Moi rodzice pochodzą z Pomorza. Nie znali dokonań. Ale kto mógł znać, kiedy on w 1949 roku zmarł i zostawił swoje teksty pisane ręcznie. I dopiero potem w Londynie przez Macieja Giertycha były przepisywane i wydawane w formie książek przez kolei innego mojego przyjaciela, którego będę odwiedzał jutro, Marcina Dybowskiego z Fundacji Antyk. To on najwięcej wydał książek Feliksa Konecznego. Także należą się słowa szacunku, uznania dla niego, bo nawet za granicą. No, pierwszy przełożył, w razie czego mnie profesor poprawi, Arnold Tombi na angielski przełożył główną książkę Feliksa Konecznego. Pomagał profesorowi jego przyjaciel, Niemiec, profesor z Moguncji, Anton Hilkmann, który go zresztą odwiedzał na Salwatorze, bo niedaleko tego cmentarza Feliks Koneczny miał swój dom. Należałoby pamiętać, że go z tego domu wyrzucili Niemcy, a potem komuniści. Anton Hilkmann to był jego przyjaciel, Niemiec. No i szereg lat potem pojawił się amerykański politolog, no sława, autorytet dla wielu prezydentów, polityków amerykańskich, Samuel Huntington, który wydał książkę Clash of Civilization, która jest wzorowana na książce Feliksa Konecznego o wielości cywilizacji, tylko że Samuelowi Huntingowi nie przyszło do głowy, żeby się powołać na myśli Feliksa Konecznego. Tak, to są przemyślenia, to są efekty badań Feliksa Konecznego, które ten Amerykanin ujął w swojej książce. I niewiele się dzieje w tej chwili w świecie. Nie ma Uniwersytetu imienia Feliksa Konecznego, nie ma katedry jego imienia. Na szczęście są oddani profesorowie, na przykład w Zamościu. Proszę Państwa, musimy nadrobić zaległości. Ja te zaległości nadrabiam od lat. Ta książka, którą teraz wydałem, jest drugą. 5 lat temu wydałem pierwszą pod tytułem Zainspirowany Konecznym. Tam właśnie wyjaśniam, dlaczego ja, rocznik 53, jestem zainteresowany takim człowiekiem, który mógłby być moim dziadkiem. A no właśnie dlatego, że ja nie miałem dziadków. Właśnie dlatego, że jednego dziadka zamordowali Niemcy w więzieniu. I w tej książce zamieszczam ten wyrok niemieckiego sądu. Jest napisane po niemiecku, już nie chcę się tutaj Niemczyzną chwalić w kościele. Za przekazanie jednego papierosa jeńcowi sowieckiemu. Jakiś wachmistrz go zadenuncjował i za tego jednego papierosa wsadzili go do więzienia, a kiedy już w tym więzieniu umierał, zawiadomili rodzinę, żeby zabierała. Zabierała. Po 3 dniach mój dziadek,
Franciszek Kościński, dziadek mojej matki, zmarł. Drugi dziadek miał szczęście, przeżył wojnę i zmarł w 1951 roku, więc nie miałem okazji go poznać. I teraz, proszę Państwa, widzę tutaj siwe głowy i młodsze i tak dalej. No, pamiętajmy, jeszcze zwracam się przede wszystkim do tych młodszych, żeby no, wykorzystać obecność na tej ziemi ludzi starszych, którzy są jeszcze tu po to, żeby nam opowiedzieć pewne rzeczy, pewne historie. Mnie żaden z dziadków nie mógł powiedzieć, jak to było kiedyś, dawniej. No i tę lukę wypełnił profesor Feliks Koneczny, człowiek, który nie znał komuny, żył pod zaborami, na szczęście żył w trochę lepszym zaborze i już po tym, co wyprawiał ten Józef II, od którego się wzięła nazwa józefinizm, to był taki moment w historii, proszę Państwa, tej cywilizacji właśnie bizantyńskiej, józefinizm, czyli podporządkowanie Kościoła. Władza państwowa wyznacza księży, biskupów, wyznacza godziny urzędowania kościołów, decyduje o tym, kiedy w kościele odzywają się dzwony, kiedy są procesje, patrzy na tacę, też chce mieć udział, własne jakieś podatki. A więc ten system bizantyński i jego stosunek do kościoła, całkowite podporządkowanie kościoła i religii. To samo mamy w cywilizacji turańskiej. Nie jest żadną nowiną, że przełożony cerkwi moskiewskiej jest byłym agentem KGB. Władza państwowa kieruje swoich ludzi zaufanych na różne stanowiska, a potem rozdziela. Ty będziesz przełożonym kościoła, ty będziesz tym, ty będziesz ambasadorem, ty będziesz tamtym. W naszym kościele, w Kościele katolickim jest to niemożliwe. Chociaż już słyszymy, że trzeba reformować konkordat, czyli umowę między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Zmieniać konkordat. No, dwie strony muszą się zmienić, decydować na zmianę. O tym oni zapominają. Konkordat reguluje to, a było z tym różnie. Pamiętamy historię świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, toż przecież on powiedział non possumus, nie zgodził się na to, żeby władza, i to jeszcze komunistyczna, wyznaczała biskupów i księży. Kościół w cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej zachowuje autonomię, jest niezależny od władzy świeckiej, co nie znaczy, że sprawy świeckie, publiczne nie są obojętne Kościołowi. Jak już powiedziałem, gdyby nie Kościół, nie przetrwalibyśmy ani lat zaborów, ani lat okupacji i wojny. Toż Kościół i duchowieństwo poniosło największe ofiary w czasie II wojny światowej. Jak się zestawi proporcjonalnie ilość zamordowanych i więzionych w obozach koncentracyjnych, to największy procent przypada na księży. Dachau, miejsce główne, gdzie gnębiono męczeńsko księży. Sachsenhausen, Oranienburg, tam, gdzie siedział mój ojciec. No i oczywiście Auschwitz i przepiękne życie ojca Maksymiliana Kolbego, którego koniecznie trzeba wspominać jako wyjątkowy, niepowtarzalny przykład naszej piękna naszej cywilizacji. Oddać życie za bliźnich swoich, oddać życie. On to zrobił. Do komory głodowej miał iść więzień Gajowniczek. Stanisław? Chyba tak. Kiedy usłyszał ojciec Maksymilian Kolbe jego płacz, bo dzieci, bo żona wystąpił przed szereg na Appelplatz, wystąpił przed szereg i poprawną niemczyzną powiedział: proszę wziąć mnie za tego pana. Ja chcę iść w jego miejsce. Z relacji świadków wynika, że
Niemiec był tak zaskoczony, że w ogóle ktoś śmiał wystąpić przed szereg. Właściwie powinien go od razu zastrzelić. I to też jest pewien cud, że ten Niemiec po prostu zgłupiał. Chwilę się zastanowił, po czym powiedział ja. I mamy tutaj przykład męczeńskiej śmierci. A mówię o tym nie przez przypadek, dlatego że są różne cywilizacje i w tych cywilizacjach są różne normy, są różne religie i są różne normy etyczno-moralne. I my sobie tutaj nie zdajemy sprawy, jak one są różne, jak one się mogą różnić, bo jesteśmy tak głęboko przysiągnięci własną kulturą, własną cywilizacją, że nawet nie dopuszczamy myśli, że może być zupełnie inny mechanizm. Na przykład taki mechanizm, że mogę wydać na śmierć swojego rodaka, współwyznawcę i nie ponieść za to kary. Tak jest w cywilizacji żydowskiej. Świetnie to opisała doktor Ewa Kurek. Jest taki przykład niezwykle dramatyczny. O matce i córce, które... Szukam tej kartki, żeby wymienić miejscowość, która mi wyleciała z głowy. Chodzi oczywiście o... Czy mnie dobrze słychać, proszę Państwa? Lata pracy w radiu robią swoje. Jest. Proszę Państwa, to się działo... Przemyślu. Mieszkająca dziś w Hajfie Luba Lis jako 12-letnia dziewczynka przeżyła w getcie w Przemyślu jedną z antyżydowskich akcji. Jej słowa. Ukryłyśmy się z mamusią w bunkrze. Minęło kilka dni. Zobaczyłam wchodzących gestapowców. Raus, raus, krzyczyli. Ludzie zaczęli wychodzić. My z mamą stałyśmy na końcu bunkra. Nagle mama podciągnęła mnie do komina. Stanęliśmy w nim na klamrach dla kominiarzy. Stałyśmy tak 3 dni. Gdy wszystko ucichło, wyszliśmy z komina. Z naszego bunkra, liczącego około 500 osób, ocalaliśmy tylko my, 2, moja mama i ja. Bunkier wydał Żyd, sądząc, że w ten sposób uratuje sobie życie. Niemcy natychmiast go rozstrzelali. Zacytowałem to jako dowód na to, że są różne cywilizacje i w tych cywilizacjach są różne etyki i moralności. Mamy tutaj ojca Maksymiliana Kolbego i mamy tutaj ten przykład z czasu wojny z Przemyśla. W zasadzie tylko jednego Żydzi stracili. Chodzi o Eichmanna. Na ten dzień znieśli swoje przepisy, które zakazują skazywania ludzi, którzy chcąc uratować swoje życie, narażali życie innych. Takie tam są przepisy. W przypadku Eichmanna zmieniono ten jeden zakaz. Jeśli Państwo czytali Hannah Arendt, proces w Jerozolimie, stracono go, spalono prochy, rozsypano z samolotu do morza. Inna etyka, inna moralność w cywilizacji turańskiej. Pan władca, car, pierwszy sekretarz, prezydent. Nikt nie śmie się przeciwstawić. On jest władcą. I co ciekawe, kolejne badania, które przeprowadzają różni ankieterzy w Rosji, pokazują, że ludzie wcale nie chcą zmienić tego, w czym żyli i co widzieli. Nadal uważają, że jeżeli jest źle, to znaczy, że jacyś urzędnicy zawiedli, tak jak to kiedyś, bojarzy zawiedli, ale car jest dobry. Pierwszy sekretarz i prezydent jest dobry. On chce dobrze dla nas.
i nie wyobrażają sobie życia w innym systemie, w innym ustroju. Więcej, uważają, że w przypadku Rosji jest tak, że uważają, że wszyscy dybią na ich kraj i na ich życie i chcą zabrać im tyle tej ziemi. I tak mają najwięcej na świecie. W takim duchu są wychowywani już od 300 lat. Z Niemcami może jest trochę lepiej, ale jednak to, do czego doprowadził Hitler, 8,5 miliona ludzi należało do, tu powiem po niemiecku, Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei. Jeżeli doliczymy do tego inne formacje, Sturmabteilung Hitlerjugend, to można powiedzieć, że co czwarty Niemiec, kraju liczącym 69 milionów, co czwarty był nazistą. Co się dzisiaj dzieje? Putin wygłasza na Westerplatte przemówienie i dziękuję Niemcom za udział w antynazistowskim ruchu oporu. Wymienia inne ośrodki ruchu oporu w Europie, które walczyły z Hitlerem, o Polakach nie wspomina ani słowa. O nas, którzy stworzyli czwartą co do wielkości armię w czasie II wojny światowej. O nas, którzy mieli własne państwo podziemne, militarne i cywilne, administracją, szkolnictwem, oświatą, tajnymi kompletami i tak dalej. O nas nie wspomina. Czyli przez ten czas, proszę Państwa, dokonała się zmiana ról. Najpierw byliśmy ofiarą, bo takie są fakty, 6 milionów obywateli. W stosunku do ilości ludności to jest największa strata. Potem, szczególnie w III RP, stawaliśmy się już świadkiem, niemym i biernym świadkiem na przykład Holokaustu. A teraz polskie obozy zagłady, stajemy się już katem. Przeszliśmy tę drogę, przechodzimy tę drogę z ofiary na kata. To jest potężne zagrożenie dla Polski. Historyk, którego cytuję w mojej książce, Roman Rybicki, szef, prezes Stowarzyszenia imienia Stefana Korbońskiego, to on mi dał ten tekst. Jest tam w tej książce zamieszczony tekst Rudolfa Vogela, Niemca, który opisuje spotkanie w 51 bodajże roku w Nowym Jorku, w hotelu Astoria Victoria, dwóch przywódców, Ben-Guriona, premiera Izraela i kanclerza Niemiec Konrada Adenauera. I zamieszcza tam taką wypowiedź Ben-Guriona, który mówi Adenauerowi, że my, naród Izraela, z naszej modlitwy za pomordowanych, za straconych w czasach Holokaustu już nie mówimy Niemcy. My będziemy mówić naziści. To jest tekst mój zamieszczony w felietonie pod tytułem Skąd się wzięli naziści? Żeby było łatwiej to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że wcześniej zawarte były między Niemcami, między RFN-em a Izraelem tak zwane umowy luksemburskie polegające na wypłacie milionów marek niemieckich Izraelowi w ramach odszkodowań. A my, czy dostaliśmy jakieś odszkodowania? Naród najbardziej doświadczony przez wojnę. Może jakąś jałmużnę te osoby, które były królikami doświadczalnymi, szczególnie kobiety wraz z Ravensbrück. Ale żadnego zadośćuczynienia, naprawienia krzywd nie mieliśmy. A to my wystąpiliśmy głosami biskupów jako pierwsi. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Z drugiej strony nadal nie ma tej refleksji, bo jeżeli byłoby przyznanie się do winy, a przecież przyznają się do winy za II wojnę światową, to konsekwencją tego powinna być wypłata odszkodowań. Tak się zachowuje państwo prawa. Tak się zachowują narody cywilizowane.
jak widzimy, nie wszystkie. Najgorsze jest to, że w Polsce bardzo wielu ludzi nie zgadza się z tym, co ja mówię. Uważa, po co nam te reparacje, po co nam te odszkodowania. Proszę Państwa, po co? Po to, żeby istniała sprawiedliwość. Po to, żeby się spełniła sprawiedliwość. Choćby tylko po to. Niech mi nikt nie powie, że nie przydałyby się nam pieniądze. Mamy tyle potrzeb. Obecny rząd stwierdził, że te sprawy są już załatwione umowami i że nie będzie do tego wracał. Smutna, bardzo smutna refleksja. Jeszcze o Feliksie Konecznym. Proszę Państwa, dlaczego ja się tym zainteresowałem? Jest taki rozdział w mojej książce Antidotum. Antidotum to jest jakaś odtrutka, jakiś sposób na to, żeby powrócić do zdrowia, żeby przejrzeć na pewne sprawy, żeby się nie dać oszukać. No wiemy, co to znaczy, prawda, odtrutka. Taką intelektualną odtrutką jest to, co stworzył i napisał Feliks Koneczny. Dzięki temu możemy po prostu lepiej funkcjonować, lepiej zrozumieć współczesny świat, który jest bardzo zróżnicowany, o którym nas specjalnie nie uczono. Czy ktoś nam mówi, że ta fala migrantów z Bliskiego Wschodu, myślę tu o przedstawicielach cywilizacji arabskiej, przecież ona niesie za sobą cechę, która jest nie do pogodzenia z naszą cywilizacją. To już profesor wspominał, albo małżeństwa monogamiczne, albo poligamiczne. Nie da się tego wyprowadzić. Z drugiej strony nie można mieć pretensji do jakiegoś szejka, który ma 4 żony, bo on jest tak wychowany w tej kulturze, w tej tradycji. Tak u nich jest i nikt się nie dziwi, że ma tyle kobiet do pomocy. Dla nas jest to szok, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że związek małżeński, chociaż są w Polsce też ludzie i to młodzi ludzie, którzy to kwestionują dzisiaj, twierdząc, że niekoniecznie mężczyzna z kobietą może tworzyć związek małżeński. Są też tacy. Ale myśmy się wychowali na takiej tradycji i ta tradycja ma nawet więcej lat niż chrześcijaństwo, bo starożytna Grecja, i tutaj zahaczam o definicję cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. Ona powstała na bazie starożytnej Grecji, jej nauki, jej literatury, poezji, kultury, architektury, na bazie Rzymu, jego rozwiązań prawnych, wojskowych, republikańskich, senat, głosy, prawda? Czyli takie elementy parlamentaryzmu i na chrześcijaństwie. To są te 3 elementy. I w starożytnej Grecji w większości, oczywiście homoseksualizm też tam istniał, ale nie był rozpowszechniony wśród ludu. W starożytnej Grecji małżeństwa były monogamiczne. W Rzymie również monogamiczne. I Kościół katolicki zaakceptował to. Więcej, z małżeństwa uczynił sakrament święty. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Takie słowa padają przy zawarciu małżeństwa. No i teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, jak ma funkcjonować kraj, w którym część będzie wyznawała wielożeństwo, a część będzie trzymała naszej tradycyjnej zasady. Jeden mężczyzna, jedna kobieta, to jest związek małżeński. Przecież istnienie obok siebie tak różnych, wykluczających się podejść do kwestii małżeństwa zwiastuje jedynie nieszczęście.
A idąc dalej, to jest problem wychowania, to jest problem stosunku do kobiety. Po to jest ten Felix Koneczny również, żeby zrozumieć, że są inne cywilizacje, inne reguły, inne mentalności, inne obyczaje, inne moralności. Jest na internecie, pokazany jest człowiek młody, który idzie metrem i wali młode kobiety po głowie pięścią. No, powiedzielibyśmy chuligan, no bandyta, po prostu bandyta. Proszę Państwa, on uderzał tylko te kobiety, które nie miały chusty na głowie, bo jego to obrażało. On się wychował w takiej kulturze, że kobieta ma mieć zakrytą głowę. A dla mężczyzn tamtej kultury włosy kobiety to jakiś specjalny fetysz. Ona ma je pokazać dopiero mężczyźnie i to w czterech ścianach. No i teraz obwiniamy tego człowieka, tak? No, obwiniamy go, nikt nie ma prawa bić. Ale tam jest tak, że mężczyzna ma prawo bić kobietę. Więc antidotum to jest właśnie taka odtrutka, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy sami na tym świecie, że to, co jest u nas, w naszej cywilizacji, w której Kościół odgrywa największą rolę, jego etyka katolicka, że to nie jest jedyny obraz tego świata. I żebyśmy dzięki temu przemyśleniu jeszcze bardziej chronili naszą cywilizację i dbali o nią. A może nawet i walczyli o nią. Bo to jest też i walka na śmierć i życie. Jeżeli są dwie cywilizacje aktywne, Felix Koneczny przewiduje walkę na śmierć i życie. I dodaje, że niewykluczone, że wygra cywilizacja gorsza. Tak jak w prawie Kopernika dotyczącym pieniądza. Wygrywa pieniądz, który jest gorszy, który ma mniej szlachetnego kruszca. A więc antidotum, żeby się uodpornić. Podam przykład jeszcze z własnego podwórka. Felix Koneczny, trzymając się klasyków Arystotelesa i innych greckich filozofów, pisze, przypomina definicję prawdy. Prawda. No, wiele traktatów powstało na ten temat, już nie mówiąc o Piłacie, który pytał się, a co to jest prawda. Prawda jest to nasz osąd najbliższy rzeczywistości. W średniowieczu autorzy encykliki, tej encyklopedii pod hasłem koń napisali: koń, jaki jest, każdy widzi. To też jest dobra definicja. No, każdy widzi, jaki jest koń. Ma cztery kopyta, ma łeb, ma ogon. No to jest ta definicja. Czy koń może mieć pięć kopyt? No nie. A więc sąd zgodny z rzeczywistością. I Felix wymienia Koneczny dwie główne metody, które funkcjonują niestety we wszystkich cywilizacjach. To jest metoda aposterioryczna, czyli metoda indukcyjna, i metoda aprioryczna, czyli dedukcja. Dedukuję, ja sobie dedukuję coś. Aposterioryzm to jest szczegółowe badanie faktów, wydarzeń, dat, nazwisk. W naszej cywilizacji mamy szczególne zamiłowanie właśnie do takiego rzetelnego podchodzenia do historii. Weźmy profesora Szwagrzyka. Siedzi w ziemi, odkopuje szczątki pomordowanych żołnierzy wyklętych i każdy szczegół jest tam ważny, a jakiś medalik, a jakiś fragment guzika, czy materiału.
ten sposób dochodzi się do prawdy. Na podstawie szczegółów, opisów, ciężkiej pracy umysłowej. I jest druga metoda, która zaczyna w tej chwili nie tyle może dominować, ale stała się bardzo popularna. To jest metoda aprioryczna. Aprioryzm to jest, proszę Państwa, to, co nazywają w mediach ludzie narracją. Dziś mamy taką narrację, jutro mamy inną narrację. To jest metoda, powiedzmy sobie, z cywilizacji talmudyczno-żydowskiej. W naszej religii, wracając do księży, ksiądz musi powiedzieć na spowiedzi tak, a nie inaczej, bo trzyma się twardo tego, co powiedział Chrystus, co powiedzieli ewangeliści, co jest zapisane w Piśmie Świętym. W tamtej religii nie spodoba ci się jeden rabin, idziesz do drugiego. Drugi może będzie lepszy, może bardziej wysłucha, może bardziej będzie współczujący. To są narracje, czyli opowieści. To są bajki. Tak Ewa Kurek, doktor Ewa Kurek mówi, to są bajki, opowieści. To jest narracja. I ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ona jest po to, żeby wywołać efekt propagandowy. Żeby kogoś namówić. Ale idźmy dalej, proszę Państwa, bo na twórczość Feliksa Konecznego można się natknąć w przeróżnych miejscach, bo czasami ukazują się takie jego małe książeczki. Zachęcam. Jest taka mała książeczka, którą kupiłem rok temu w Krakowie, o pajdokracji. Pajdokracja. Tam jest też w rdzeniu słowo dziecko, prawda? Pajdos chyba, tak po grecku jest. Pajdokracja. To Feliks Koneczny już 100 lat temu opisał zjawisko pajdokracji. Mówiąc najkrócej, to jest metoda, za pomocą której politycy, cwaniacy przeróżnej maści wykorzystują młodych ludzi, ich naiwność, ich otwartość, ich łatwowierność do tego, żeby wywrzeć na nich jakiś swój wyznaczony efekt. To się głównie dzieje w wyborach, w czasie wyborów. W ostatnich wyborach premier pojechał do Wrocławia, do Jagodne, tam gdzie głosowali do 6 rano młodzi ludzie, a powinni głosować do 9. Lokale miały być zamknięte o 9. Nie, stali, głosowali. Dziękował im za to. Oni też zostali wykorzystani. Dzisiaj już niektórzy może wiedzą, dlaczego. Nie ma dodatków do akademików, nie ma innych przywilejów. Ale wkrótce przekonają się jeszcze o innych sprawach. To jest pajdokracja. Wykorzystanie młodych, naiwnych ludzi do walki politycznej. I o tym też powinniśmy pamiętać. A pierwszy dobrze to opisał właśnie Feliks Koneczny. A mechanizm ten ciągle funkcjonuje. Jeszcze takie dwa pojęcia. W książce opisuję szczególnie jedno pojęcie. To jest organizm i mechanizm. Mechanizm jest cechą typową dla cywilizacji bizantyńskiej, turańskiej. Jednym słowem, to jest sposób zarządzania, kierowania ludźmi, który idzie z góry do dołu. Centralistyczny. Mechanizm. Człowiek nie ma nic do gadania. Musi się podporządkować. Jest druga cecha, która jest w naszej cywilizacji, która czasami zanika, ale czasami się pojawia. To jest organizm. Organizm. Czyli człowiek jako osoba wolna, jako persona ma możliwość decydowania o sobie i o swoim środowisku. I przytaczam przykład miasteczka moich rodziców, Lubawa. To jest 5 kilometrów od dawnej granicy pruskiej. Miasto
na Pomorzu, ziemia chełmińsko-dobrzyńska, ale blisko Warmii. Tam była kiedyś siedziba biskupa, był zamek królewski. Szwedzi to wszystko zniszczyli. I to miasteczko odrodziło się w 18 roku, jak wybuchła niepodległość. 5000 miasteczko. I ja wymieniam dzięki swoim rodzicom, co udało się w tym miasteczku zrobić. A więc natychmiast pojawiły się, bo poprzednio nie można było za Niemca nic organizować, co było polskie. Natychmiast pojawiły się organizacje rzemieślnicze, cechy rzemiosł. Krawcy się zjednoczyli, rymarze się zjednoczyli, jak mój dziadek. Zaczęły powstawać chór kościelny, ale dwa chóry również amatorskie. Zespoły tańca. Strażacy się zorganizowali ochotniczo i państwowo. Powstały teatry, nie wiem, czy już mówiłem, amatorski i zawodowy. Cztery korty tenisowe. Zimą lodowisko. Sodalicja Mariańska. Silna, kobieca, katolicka organizacja. Harcerstwo, które mój ojciec stworzył, bo był harcmistrzem, podharcmistrzem chorągwi toruńskiej przed wojną. Zastępy harcerzy zajmujący się ratunkiem, umiejętnością ratowania, leczenia, odbywający kursy PCK. Proszę Państwa, no nie wiem, no to jest cała lista po prostu ludzkich przedsięwzięć, które powstały oddolnie, bez nakazu władzy, żeby własną przedsiębiorczością, energią, pracowitością odbudować to, co tak ciężko było utrzymać w poprzednich latach, żeby Polska mogła rozwijać. 5000 miasteczko. A to, że mego ojca chcieli gestapo zaaresztować, to powiadomił go o tym jego harcerz, syn Niemca. To też ciekawostka. I tutaj, proszę Państwa, ja czasami się spotykam z krytyką ludzi, którzy oskarżają Feliksa Konecznego o determinizm. Ja też słyszałem krytykę pod swoim adresem. No to co z tego, że będzie małżeństwo polsko-arabskie? No, może być takie. A czy ja mówię, że nie może być, że nie musi być? Może być nawet bardzo szczęśliwe. Tak. Dlatego, że ja pamiętam i wszyscy musimy pamiętać, że żeby opisać świat, a to zrobił Feliks Konieczny, on musiał zastosować jakieś reguły. Ale od reguł są również wyjątki. I o tym też trzeba pamiętać. Nie jesteśmy zaślepieni w swoich teoriach. Jeżeli ja mówię o Niemcach, 8,5 miliona, a właściwie było około 20 milionów nazistów, to mówią, no nie, 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 tam była organizacja antynazistowska. Nie, Niemcy byli pod okupacją nazistowską. Proszę Państwa, to nie jest prawda. I tu trzeba by dać pewne zastrzeżenie. Oczywiście, ono brzmi tak. Nie każdy Niemiec był nazistą, ale każdy nazista był Niemcem. I ten sposób myślenia warto sobie zaszczepić w przypadku innych kontrowersyjnych kwestii. W przypadku tego Araba. No nie każdy Arab musi bić żonę. To nie jest tak. Chodzi o generalne cechy, które pozwalają nam zrozumieć, w jakim świecie żyjemy, w jakim otoczeniu żyjemy i co nam grozi. A poza tym mamy przecież swoje obowiązki chrześcijańskie. Jeszcze jeden przykład. Feliks Konieczny zresztą go dwukrotnie powtarza, żeby zrozumieć, czym jest etyka katolicka i czym jest religia katolicka. I pisze, Chińczyk może być
wspaniałym katolikiem, zachowując równocześnie cechy cywilizacji chińskiej. Może być częścią cywilizacji chińskiej. Będzie dbał o swoją kulturę, o swoje obyczaje, o swoje zwyczaje. W momencie jednak, kiedy przyjmie zasady etyki i moralności katolickiej, jest katolikiem. Na tym właśnie polega religia, bo religia nie jest, nasza religia nie jest cywilizacją. Ona jest zupełnie czymś odrębnym. Felix Koneczny, religia najbardziej filozoficzna. Katolicyzm jako nauka o najwyższym stopniu zaangażowania. Bez nauki chrześcijaństwo kuleje. Religia intelektu i intencji. I dodaje, paradoksalnie, tak zwany prostaczek, w cudzysłowie, jest w stanie zrozumieć ją lepiej niż niejeden uczony. Pismo Święte, Ewangelie, nauka Chrystusa. W Ewangelii nie ma prawa ani publicznego, ani prywatnego. Jest tylko etyka, czyli co się godzi, a co się nie godzi. No i siłą rzeczy Kościół jest niebezpieczny. Bo jeżeli wyznaje taką etykę i mówi, że nie godzi się, by ktoś drugiemu czynił krzywdę, no nie można nie tylko zabijać, ale nie można okradać. I jeżeli ksiądz mówi, że tak samo musi się zachowywać państwo w stosunku do obywateli, nie ma różnicy. Państwo też nie może okłamywać obywateli i okradać, bo to jest jedna wspólna etyka, która obowiązuje wszystkich. No to w tym momencie jest atak, bo Kościół miesza się w sprawy państwowe. No musi się mieszać. Lista męczenników Kościoła jest długa i pewnie się nie skończy. Ale warto się mieszać, dlatego że nasza cywilizacja, nasza religia jest najbardziej przyjazna człowiekowi. To nawet powiedział Jarosław Kaczyński, powiedział, że jest najbardziej przyjazna człowiekowi. Tak, ja to potwierdzam. Najbardziej przyjazna. Proszę Państwa, nie wiem, czy w tym trybie jakieś są przewidziane pytania, bo być może są. Tu już profesor wspomniał dokonania Kościoła. No, nie chcą niektórzy pamiętać. Jeżeli pani Kamińska, sędzia sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego mówi, ja pragnę zemsty, no to szok. Dla mnie szok. Bo zemstę zlikwidował Kościół katolicki 500 lat temu. To właśnie likwidując zemstę dał szansę ludziom, by tworzyli cywilne prawo. Oddał sądzenie ludziom, obywatelom. No, a ktoś powie, ale inkwizycja, no to dopiero, Torquemada. Przez pewien moment inkwizycja stosowała tortury. To jest fakt historyczny. Ale odstąpiła od tych tortów. Natomiast sądy świeckie, o, jeszcze setki lat stosowały tortury, żeby wymusić zeznania. A inkwizycja to był pierwszy proces kontradyktoryjny, to znaczy taki, że obok oskarżyciela, którym zwykle był pan feudalny w sądach cywilnych, występował obrońca. Był sędzia, oskarżyciel i obrońca. Do dziś w Watykanie zalegają sterty dawnych pism ludzi, którzy się zwracają do papieża z prośbą o przeniesienie sprawy karnej, cywilnej z sądu tego cywilnego, pańskiego do sądu kościelnego. Dlaczego? Dlatego, że Kościół stosował najłagodniejsze kary, a bardzo często uniewinniał ofiary. Tak wyglądała prawda o inkwizycji, o której się mówi w jak najgorszych słowach. Zresztą o całym średniowieczu niedouczeni ludzie, łącznie z tak zwanymi ministrami, opowiadają kompletne bzdury. Średniowiecze zrównują z nieuctwem, z zabobonami. Średniowiecze to jest okres rozkwitu nauki. A kto wiódł prymat, rozwijając naukę? Kościół katolicki. A kto tworzył szpitale? A kto tworzył naukę? Czy tylko wymieniasz Kopernika? Kanonika Warmińskiego?
a benedyktyni, ora et labora. To Kościołowi zawdzięczamy rozwój nauki, a uniwersytety kto stworzył? Jeżeli dochodzi do czegoś takiego, że studenci najstarszego Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza piszą do papieża, wtedy jeszcze Benedykta XVI, że nie chcą, żeby wygłaszał inauguracyjny odczyt, bo uczelnia jest świecka, to przecież to jest żenujące. To Kościół zakładał ten uniwersytet. No i niewolnictwo, proszę Państwa. No niewolnictwo to też zasługa Kościoła, że księża misjonarze no i postaram się zakończyć może tymi prawami dziejowymi, o których wspomniałem na początku. Pierwsze prawo dziejowe i to wymyślił właśnie Feliks Koneczny, bo najpierw całe życie studiował historię, dokładnie studiował historię, siedział w archiwach watykańskich, a więc korzystał z najlepszych źródeł, opisał jako pierwszy Rosję, historia Rosji, na podstawie tej książki doktoryzował się. Więc pierwsze prawo dziejowe stanowi, że każda z cywilizacji, dopóki jest żywotna, czyli istnieje, dąży do ekspansji. Drugie prawo mówi o tym, że cywilizacja, która napotyka na swojej drodze inną żywotną cywilizację, dąży do wojny cywilizacyjnej. Walka staje się tym bardziej długotrwała i wyniszczająca, prowadzona za pomocą najróżniejszej broni, od duchowej do fizycznej, i mocniejsze cywilizacje zetkną się na wspólnym gruncie. Remis, rezygnacja z walki nie jest możliwe. Jedna cywilizacja musi zwyciężyć, druga musi upaść. Kiedy obserwujemy, proszę Państwa, to, co się dzieje we Francji, widzieliśmy już niszczone kościoły, i to stare kościoły XVII wieku, zamienione na magazyny, na sklepy, na kluby. I widzimy tę falę emigracji, która tam się zadomowiła, która objęła już poszczególne miasta. Byłem dwukrotnie w Marsylii. No są dzielnice zupełnie zamknięte dla białego człowieka. Oni tam rządzą. A kościoły pochowane w ulicach, przepiękne kościoły, zamienione w składy, magazyny, rupieciarnie. Najprawdopodobniej ta Francja. Nie dziwmy się, Ojciec Święty wołał: Francjo, cóż uczyniłaś ze swoim chrztem? Już wtedy był zatrwożony tym, co się dzieje we Francji. Najprawdopodobniej cywilizacja łacińsko-chrześcijańska we Francji się nie utrzyma. Tak myślę, oczywiście nie chciałbym. Tam te wspólnoty chrześcijańskie, które są, mają świadomość zagrożenia. Może przyjdzie czas katakumb i odrodzenia się Kościoła. Może to jest ta droga. Nie wiem. I trzecie prawo dziejowe zakłada, że nie jest możliwa jakakolwiek synteza między cywilizacjami. Z tej walki nikt nie wyjdzie zwycięstwo. Nie wytworzy się jakaś trzecia, wspólna dla obu cywilizacja. Nawet wtedy, gdy wzajemne wpływy walczących ze sobą cywilizacji mogą okazać się duże. Synteza jest bowiem możliwa jedynie między kulturami cywilizacji. Między kulturami, tak. Ale nie między cywilizacjami. No i wniosek, proszę Państwa, ten, który na początku wymieniłem, cytując Feliksa Konecznego. Polska albo będzie katolicka, albo jej nie będzie. Czyli kto w Polsce działa przeciwko Kościołowi, przyczynia się do zniewolenia Polski. Polak musi trzymać się Kościoła nie tylko w życiu prywatnym, ale i publicznym. Normy etyczne muszą dotyczyć także sfery publicznej. I wniosek drugi Feliksa Konecznego. Albo cywilizacja łacińska odzyska życie publiczne i politykę, albo straci wszystko.
I na tym bym, proszę Państwa, poprzestał. A moje uwagi adresuję oczywiście do tych, którzy sięgną do książki. Także księża mogą przeczytać. Bo jak się dowiaduję, że przestają uczyć łaciny w seminariach, to aż się kurczę z lęku przed sobą. Prawda? Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. Szczęść Boże wszystkim. Bóg zapłać. Bóg zapłać.